No i tak, hejka siemka. Flaming Wagon już sprzedany niestety. Ostatnie chwile ze mną tutaj spędza. Kończy się przygoda. Sporo się wysłużył, sporo się nawoził. No a teraz czas na sprzedaż, tak więc trafi do nowego właściciela. No nic no, nie ma co się rozwodzić. Na razie, pa pa, Flaming Wagonie. No i tak, no, Flaming Wagon sprzedany, no troszeczkę mi smutno, bo wspólnie żeśmy troszeczkę przeżyli, wspólnych przygód. No jeszcze w niedzielę był wspólny magnes, pomógł mi jeszcze przywieźć te 32 kg złomu, no ale no to taka kolej rzeczy. Jedna historia na kanale Flaming Recycling się kończy, a więc Flaming Wagon odchodzi już w niepamięć, odchodzi do historii. Dobrze będę wspominał ten samochód, nie ma to tamto. No i rdza się za niego zabrała bez litości, ale osoba, która ten samochód nabyła, właśnie ma zamiar odnowić tą blacharkę, zrobić to jak to ma być i chce tym autem jeździć, tak więc ja się bardzo cieszę. No i co? Koniec tych smutnych opowieści, zabieramy się za rude treści. No bo mamy tutaj kubełek Gaugana, pozdro serdeczne Gaugan. Troszeczkę przez weekend uskubałem, nie tak dużo jak ostatnio, ale tych druciczków trochę się nazbierało. Plan jest taki, żeby to dzisiaj wszystko zważyć razem, zdeponować. Jeszcze nie wiem jak to zrobię. Wczoraj u Gaugana też, oczywiście fajny odcinek z nowym kubełkiem Gaugana u niego na kanale. Fajny, słuszny gar. Dopinguję, żebyś tu jak najszybciej to uzbierał. Kto nie widział, to wpadnijcie tam właśnie do Gaugana, jak prezentuje swój nowy kubełek. Tak więc kubełki Gaugana stają się powszechne. Mam i ja. To rzeczywiście trzecia edycja. Zobaczymy, jak to długo wytrzyma. No i dobra, no odpalimy wagę. Zaraz się dowiemy, ile w tym kubełku jest. No nie ma za wiele. Kubełek pełen. Cieniutkie druciki. To szaleństwa też tu nie będzie. No kilogram i 58 gram, chyba to 40 gram, chyba z tego co pamiętam ten kubełek waży. Tu jeszcze taki wiórek. Ale jest dobry kilogram, tak więc ja się cieszę. 32 zł 50 groszy w dniu dzisiejszym na Metaleo. Tak więc sobie dzisiaj to policzymy. No i będziemy ważyć ile w sumie tej rudej jest, no bo to najbardziej mnie tu interesuje. Chcę sobie zrobić właśnie taki depozyt, schować to, spakować, opisać i będziemy od nowa zbierać do zielonego wiaderka. Często tutaj niektóre osoby sugerowały, że może dać większe to wiaderko, no ale no nie chcę tego zmieniać. To wiaderko też jest kultowe, raczej tego nie zmienię, tak jak Flaming Wagon. I co? Ja mam też oczywiście pod warsztatem jedno zielone wiaderko, tutaj właśnie takie też znalezione w lesie na sprzątaniu. No ale do niego oczywiście wrzucam aluminium, tutaj do torby aluminium odlew. No tu oczywiście zaczynam zbierać złomik od nowa, tak zresztą wiecie. Do tego wiaderka znalezionego również w lesie, tutaj mosiąc żółty. To wiadereczko też pochodzi ze sprzątania. Tutaj mosiąc pobielany, a więc tak to wszystko u mnie wygląda. No i kubełek wielokrotnego użytku. Zobaczymy, ile będzie po następnym weekendzie. No myślę, że obawiam się, że będzie mniej, ale zawsze coś tam się udłubię. Dobra, zabieram się za ważenie, ile to wszystko tutaj waży. No i tak, mam taki kartonik. Myślę, że wszystko się zmieści. Do kartonika włożymy sobie worek, tak żeby nam się nic nie wysypało. Wytarujemy, będziemy wiedzieć, ile to waży, no i będziemy sypywać miedziuchę. Dobra, trzeba zrobić miejsce. Takie coś, będzie dobrze. Dobrze, teraz karton na wagę. Karton waży. Ile ty ważysz, kartoniku? Karton razem z workiem. Karton waży 602 gramy. A więc sobie tutaj to zapiszemy. Dzień dobry, cześć i czołem. Wielkie dzięki Lechu za długopis. Kanał Lechu 1982. Zapiszę sobie tak tutaj
602 gramy, żebym wiedział. Ok, widać, ja widzę. Sobie wytarujemy. Pudełko ściągniemy, co? 602 gramy jest na wadze. Dobrze, niech tak jest. Waga na bok, waga w międzyczasie, niech się jeszcze ładuje. Worek, tu jakoś trzeba teraz przygotować. Worek, karton z workiem. Tak, tak. No i co ono? Ruda do wora. Nie ma to tamto. Ruda na wagę też może być. Cyk. Kubełka ogana pusty. Na bok. I teraz co? Zielone wiaderko. Jak to najlepiej zrobić? Najlepiej to było to przesypać na raz. Może się uda. Sowa już nie chce na to patrzeć. Tak. Tak, pięknie. Nie mi serce, latają rynsy, ruda na wagę. Oby było jak najwięcej, ruda na wagę. Za ciebie jak najwięcej. Wiaderko puste, tak szybko dziś nie usnę. My sobie wszystko tutaj rozłożymy. Jest, dobrze. Teraz pudełeczku na wagę sobie damy i zaraz będziemy wiedzieć, ile tych glutu jest. Jak myślicie? Jak myślicie? Czy będzie 12 kg, czy nie będzie 12 kg? Jak nie będzie, to dołożymy. A jak będzie, to zostawimy. Dobrze. O to chodzi. Elegancko to pudełeczko pasuje. Będzie taka gotowa paczuszka do wysłania do Metaleo. Miedź Mix. Zmiksowana. Tak, tak. Przesyłka monitorowana normalnie, pakowana pod nadzorem. No, troszkę waży. Dobra, teraz tak, 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 tak. Waga, waga. No i sobie wrzucimy teraz pudło na wagę. Będziemy widzieć, ile tu miedzi jest, ile miedzi w pudle siedzi. Ruda na wagę. Pyk. Ja już widzę. No kurczę, no niewiele brakuje. Zobaczymy. Teraz wam pokażę, ile jest. Cyk, cyk, cyk. Tyle jest. 11 kg 656 gram. No nic, ja dołożę do tych 12 kg tej miedzi błyszczącej, no bo chcę mieć w tym pudełeczku 12 kg miedzi. No, niewiele brakło, no patrzcie, no 350 gram i już by było 12 kg. Dobra, dokładamy do 12 kilo. No i mamy to, 12 kg i 40 gram, zapisuję jako 12 kg, tak więc po 32,50 w dniu dzisiejszym na Metaleo, za tyle by poszło, ale jeszcze oczywiście nie idzie, idzie w depozyt, tak więc ja sobie teraz to fajnie wszystko skleję, pokleję, opiszę co tam mam, schowam w mój tajny depozyt i niech czeka, jak będzie potrzebne, no to wyślę do Metaleo, a oczywiście wiaderko puste, czeka na nowe tutaj zasilanie miedziuchą, a więc dobra, pakuję to pudło. No i tak, paczka elegancko opisana, Flaming Recycling, hejka siemka,
12 kg miedzi tutaj siedzi. Tak mi się wymyśliło, tak więc paczka idzie w depozyt, w przygotowanie. Kubeł Gałgana oczywiście idzie ze mną do domu. Sowa w sumie tak bardzo się nie smuci, tak więc fajnie, wkrótce będziemy zapełniać wiadereczko od nowa. Waga niech się ładuje, bo potrzebuje dużo energii do ważenia, tak więc ja ją tutaj zostawiam. To biorę oczywiście z sobą do mojego tajnego depozytu, no bo przecież nie na warsztacie. O. Tak to ma być. No i tak, Flaming Wagon sprzedany, złom miedziany spakowany, to bardzo cieszy, zaczniemy zbierać od nowa. No i co, taki typ odcinka, nie chcę wam też za dużo czasu zabierać, gorąco wszystkich zachęcam też właśnie do robienia swoich kubełków Gałgana, chwalcie się nimi, zapraszam też na kanał Gałgan, zobaczycie jaki on tam ma swój ciekawy kubełek nowy, zapewne żeście widzieli. No i co? Nie chcę nic przeciągać, standardowo jak się podobało zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału i hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!